Cześć Kamil. Dzień dobry, witam. Miło mi Cię znowu widzieć. Ostatnio się widzieliśmy 2 miesiące temu. Chyba na moim koncercie, dokładnie, co, nie? Gdzieś tam coś było, tak, wszystko tak szybko. Dzisiaj mamy okazję pogadać. Ja jeszcze w emocjach jestem, wybaczcie, bo dopiero zszedłem ze sceny i teraz to wszystko puszcza tak powoli. Dokładnie, domyślamy się. Gratulacje, bo dostałeś statuetkę za 15 lat na scenie. To jest ogromne wyróżnienie. Tak, ogromne wyróżnienie i to świadczy o tym, że mam wspaniałych fanów, bo tak naprawdę to dzięki wam. Zobaczcie, 15 lat razem i życzę wszystkim artystom takich fanów, aby mogli grać tak długo i jeszcze dłużej. Dokładnie, ja się zapytam, bo bym nie była sobą. Zabrałeś ze sobą japonki tym razem? No właśnie nie wziąłem, zapomniałem. To wszystko było tak na szybko, także... Ale byłem nad morzem. Co prawda, no, bez tych japonek nie udałem się na plażę, ale wyobraziłem sobie, jak wspaniale by było w tych japonkach przemierzać plażę na Sopocie. Kamil, wczoraj wyszedł twój nowy singiel. Tak. Powiedz mi, bo... Czy ta piosenka była komuś dedykowana? Bo kiedyś napisałeś dla swoich rodziców piosenkę pod tytułem List, a ta? Wiesz co, ta jest dedykowana wszystkim wrażliwym ludziom, bo tak, w takiej małej pigułce wam opowiem, o co chodzi, bo każdy z nas jest zupełnie inny. Bobby Marley, ja zacytowałem też jego słowa w opisie pod piosenką, że każdy człowiek jest wszechświatem samym w sobie i to jest prawda, każdy z nas jest zupełnie inny, ale jest jedna rzecz, która nas łączy. Każdy chce czuć się kochanym, chce mieć poczucie bezpieczeństwa, czuć się docenionym i w dzisiejszych pokręconych czasach, kiedy ludzie są podatni na to, że są definiowani przez kogoś, a nie przez samych siebie, co jest bardzo ważne w naszym życiu, myślę, że to jest taki fajny mianownik łączący nas wszystkich, czuć się kochanym. Po prostu i napisałem ten utwór z taką myślą o tych wszystkich wrażliwych ludziach, bo tej wrażliwości wstydzić się nie wolno, bo to jest zaleta, a nie wada. Także nie bójmy się być wrażliwym i życzę wszystkim, żeby czuli się zawsze i wszędzie kochani. Dokładnie, ale to jest piękne, bo też to idzie tak naprawdę z twojego serca, bo ty musisz się czuć kochany w swoim życiu. Tak, to prawda, czuję się kochanym przez swoich fanów również, także słuchajcie, to wszystko się łączy w jedną wspaniałą całość i jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy tą miłością mnie obdarzyli przez te lata wszystkie. I to jest najważniejsze. Skoro mowa o fanach, to powiedz nam i zdradź, gdzie teraz cię zobaczymy niedługo. Wiecie co, ja nawet tutaj gdzieś na... 2 czerwca gram też z Polsatem w Gdańsku, Pokolenia Wolności. Nad morzem też parę koncertów mam, ogólnie w całej Polsce, także gdzieś na pewno się przetniemy na szlaku. A kiedy Kamil będzie odpoczywał? W lipcu tam mamy jakiś jeden tydzień, ale powiem Ci szczerze, że ja jestem tak stęskniony za tym graniem, że ja już w czasach pandemii odpocząłem wystarczająco, więc teraz jestem zmobilizowany, gotowy, żeby grać i spotykać się z ludźmi, także no jak będzie taki moment, że rzeczywiście trzeba odpocząć, to zrobimy przerwę, bo wiadomo, że to musi być we wszystkim harmonia, czas pracy, czas odpoczynku, czas zabawy, także postaram się to jakoś podzielić, żeby było porówno. I to jest najważniejsze. My, Kamil, Ci jeszcze raz gratulujemy serdecznie. Dziękuję. Aż podam Ci rękę, o, może dziękuję, tak. Dziękuję. I przede wszystkim życzymy Ci dalszych sukcesów muzycznych, bo dziękuję to jest najważniejsze, bardzo. Żebyś się spełniał w tym, co chcesz. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Sprawdzajcie. Czuć się kochanym, bo to też jest dla Was. Wasze specjalne stąd. Dokładnie. Przekaz od Kamila i zawsze o tym pamiętajcie w życiu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.